Jeśli trzeba brać nogi za pas, to trzeba. Nie ma co udawać jakiegoś bohatera. Co to nie ja, ja sobie poradzę. Czasami sytuacje wymagają tego, aby uciec, ponieważ nie ma innej możliwości. Początek Ewangelii według świętego Mateusza jest dowodem na to, że są sytuacje nieszablonowe, że nie możemy powiedzieć, przeczytałem wiele mądrych książek i już mam odpowiedzi na wszystkie pytania. Nie. Zdarza się tak, że potrzebujemy bardzo intymnej relacji z Panem Bogiem, aby nas On prowadził po kroku, na każdy dzień dawał nam różne sugestie. I wtedy tym bardziej zwiążmy się z Nim i nie bądźmy zbyt pewni siebie.